Szanowni Inowrocławianie, już 31 sierpnia powraca Solankowy Koszmar. Zachęcam do udziału, ale także i kibicowania w inowrocławskich Solankach. Powrót do tego wydarzenia musi się udać. Ten bieg to dawka adrenaliny, czas przezwyciężenia swoich słabości i fantastyczna rozrywka nie tylko dla samych uczestników. Połączenie sportu z zabawą i naszymi pięknymi Solankami to mieszanka na prawdziwą przygodę. Wydarzenie ściągnęło uczestników z całej Polski, ale również nie zabraknie tam Inowrocławian. Życzę wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że to wydarzenie spotka się z dużym zainteresowaniem nie tylko profesjonalistów, ale także amatorów. Chcemy, żeby przeszkody były tak przygotowane, żeby były dla uczestników swego rodzaju tajemnicą. Nie chodzi przede wszystkim o rywalizację, ale chodzi o dobrą zabawę. O dobrą zabawę dla ludzi w różnym wieku, w tym również dla dzieciaków z Inowrocławia, dla tych wytrwalszych, trasy dłuższe, 10-kilometrowe, dla tych, którzy nie czują się na siłach, 5-kilometrowa trasa. Mam nadzieję, że spotka się to z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Zapraszam wszystkich mieszkańców Inowrocławia, nie tylko tych, którzy bezpośrednio wezmą udział w tym wydarzeniu, ale również całe rodziny, aby kibicować tym, którzy będą w pocie czoła i być może ubrudzeni błotem, starać się rywalizować z innymi uczestnikami tego wydarzenia. Serdecznie wszystkich zapraszam.